Cześć, witamy z tej strony Sanfrelli. Dzisiaj oglądamy sobie bajkę. No, chcecie drugą część, to zostawcie subłapkę w górę. Teraz bez przedłużania zaczynam. Tylko nie wiem, czy słychać, bo mikrofon może nie działać. Życie jak z bajki. Dzień dobry! No co? A teraz wyciągamy karteczki! Kochamy kartkóweczki, kochamy panią też! Gdy podnosisz swoją rączkę, pokazujesz, że coś wiesz! 2 + 6 = 8! Bycie dobrym to nie jest! No a teraz czas powiedzieć, jaka data dzisiaj jest! Jest 9 rano! To 8 stycznia dzień! Słoneczko jasno świeci! Urodzinki ktoś tu ma! La 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 la! Chcę powiedzieć, że dostałem jej koszyk różowy. Przestańcie śpiewać bąbelki! Cichuteńko! Zapomniałam o urodzinach mojego męża! Nie mam dla niego nic specjalnego! Możemy do niego zadzwonić i zrobić mu niespodziankę! O tak! Ojej, to chyba nie z moją platformą. Pani Majperi, sama pani mówiła. Myśl, później rób. Nie wiem, jak wyjebała to dziecko. Czuję, że nie mogę rzeźbić rano. Nie wiem, no dobra. O kurwa, kotku! Wróciłaś z pracy! To jest Geralt! O Boże, coś ci zrobiła! Ona miała rodzinę! My mogliśmy mieć rodzinę! Nie, czekaj, nie! O mój Boże, co ja zrobiłam? Na waszych oczach! Tak mi przykro, mopelki! Powtórzcie sobie tabliczkę mnożenia! Raczej już nie będzie potrzeby, nie mamy. Byłam aniołkiem za życia. Marionetką dla praw i reguł mojego kraju. A i tak spadłam tu i po co się razem z Hitlerami i Trynkiewiczami z całego świata. I to po niewinnej masakrze pod wpływem emocji antydepresantów. Dlatego tu przyszłam, żeby się zemścić. Ale miała większe cyce? Pytam, bo ledwie zrozumiałem twoją niepotrzebnie romantyczną wersję zbrodni i kary, złotko. Poza tym chyba nie do końca rozumiesz, co nasza firma robi tu na dole. Mścimy się na tych, co jeszcze dyszą, a z twojej opowiastki wynika, że twoja rodzinka z telenoweli smaży się tutaj razem z tobą. Nie wszyscy z niej. Co kurwa przeżyła. I teraz wielbią ją jak jakiegoś bożka. Jak się pani czuje po przetrwaniu ataku tej szalonej szmaty? Modlę się, by jej chora dusza wreszcie zaznała spokoju. Jesteś taka dzielna, masz tu 2 miliony dolców! O, dzięki! Przez te wszystkie wywiady i dotacje wyciągnięte z dupy zarobiła tyle kasy, że pewnie dobrowolnie dostałaby drugą kulkę. Dostaniesz 2 miliony dolców. I jesteś boska! Jesteś boska, mała! Moja mama jest boska! No parze jest! Jesteś boska! Jesteś boska! Nie zesrajcie. Jesteś boska! Ona nie jest boska! No tak, no w pełni się zgadzamy. Moxie, nie wierć się! Postrzelisz nam psa gończego. Wow, czuję się taka doceniona. Weź głęboki oddech i wyluzuj się. Ale to rodzina. Dlaczego kiedykolwiek mielibyśmy zabijać niewinne ludzkie rodziny? No wiesz, klient nasz pan. Może jakiś zły ojciec? Albo nawet chrzestny. To by było zrozumiałe. Ale żeby zlikwidować całą niewinną, przynajmniej z daleka, ponadprzeciętną, miłą rodzinę? Hej, nie wiesz, czy tacy są. Ten dzieciak pewnie podpala psy. Jego siostra dochodzi, gnębiąc australijskie dzieci online, a ten gość na stówę ją podgląda. Dokładnie. Ludzie mają pełno brudnych sekretów, dlatego większość ląduje tutaj. Ale winni czy nie, mamy to gdzieś, Mox. Nas tylko obchodzi, jak dużo nam płacą. Nie, ludzie są dziwni. Po prostu twierdzę, że to trochę za dużo i moglibyśmy mieć nieco więcej empatii, czy coś. Ludziska, chcę wam przedstawić... naszą nową klientkę.
Cholera, Moxie! Dopiero kupiłem te węgorze! No to się srasz, dobrze. Pa! I bez obaw! Jeśli nie zabijemy tej dziury w ciągu 24 godzin, to zrobimy to gratis! Od kiedy dodajemy do zleceń takie gwarancje? Od kiedy podpaliłeś biuro na oczach klienta, ty jebano fermo, ty! A teraz błagam, niech ktoś mi powie, że ta piekielna księga ocalała! Mówisz o naszej jedynej przepustce do świata żywych? Ta, jest cała. I dlatego tak cię uwielbiam, Luni! Oto twoja nagłoda. O, przestań. Jesteś obleśny. O, przestań. To samo mówi mi terapeutka. A teraz chodźmy im zwalić. Mówi się, chodźmy im dowalić. Blitz. Moje lepsze. Ach, kurwa. Zwykły dom. To musi być ona. To jest zbyt proste. Moxie, czynisz honory? Ja? Ta tutaj to bułka z masłem. Dasz sobie radę. To tylko kochająca matka, która dopiero co wyszła ze szpitala. Za późno, Mox. Tu cię mam, suko. Czekaj, czy my naprawdę zabijamy rodzinę? Nie, zluzuj wora, zabijamy tylko matkę. My rujnujemy rodzinę. Ale, poczekaj chwilę, musimy to przemyśleć. Co to było, Ralphie? Nie mam pojęcia, Marto, ale cokolwiek to jest, będzie naszą jutrzejszą kolacją. O nie, są ludzi. Dobra, dzieciaki. Wyciągać spluwy. Wygląda na to, że czas na polowanko, młodzieży. Co to kurwa było, Moxie? Przepraszam, po prostu wydawali się tacy szczęśliwi i niewinni. Spanikowałem. Kto do chuja jest tu niewinny, Moxie? Od urodzenia jesteś tylko pasożytem żerujący na dynałach mamusi, więc ogarnij się ten dziecinny sukinsynu. A! Trzecia dziura! W nogi! Taś, taś, demonico! Daleko nie uciekniesz! Dzieciaki. To na stole to co, to potrawka z Żyda? Jak miło mieć się z nim. Chyba potrawka z Żyda tam na stole. Krzesło z Żyda. O, nawet tutaj więcej dekoracji. Tu jest dekoracja z wiedźmy. Tu jest skóra Żyda. Aż w mordkę. Celuj z namierznikiem laserowym, jak możesz trafić. Nic nie poczujesz! Po prostu pozwól cioci Marcie strzelić cię w tę małą rogatą główkę! Stulas, nie mam teraz czasu! A kiedy ty masz na mnie czas, Blitzy? Czego chcesz? Chciałem dokończyć naszą ostatnią małą laku z Rio, moje grymuła! Możesz gadać po ludzku? Ma księga, Blitzy! Ta, którą dostałem, by wykonać swą pracę i którą pozwoliłem ci wziąć, byś wykonał twą... Słyszę cię, kochaniutki! Szlak! Tak czy siak, myślałem sobie, pewnie wiesz, że pozwalałem ci nawidzać śmiertelników troszkę niezbyt legalnie ostatnimi czasy, ale potrzebuję księgę z powrotem, by wykonać obowiązki. Co jeżeli zawarlibyśmy pewną słodką umowę? Okej, idziemy na inną platformę. Musisz przestać wyrażać się jak jakiś stuknięty burżuj, okej? Okay? Próbuję się skupić na niedostaniu jebanej kulki w łeb! Mówimy to ciut prościej. Raz na miesiąc, podczas pełni, będziesz oddawał książkę mi, a potem nastąpi noc pełna pasjonujących kopulacji. A potem możesz ją zatrzymać na resztę czasu, hm? Brzmi fair, mój mały ciupku? Dobra, niech będzie! O, Blitz, tak się cieszę. Nie mogę się doczekać, by znów poczuć twego mięsistego ch**a w moim k***wsko długim gardle. Mam cię, więc po co tu jesteś? Żeby zapędzić mnie z rodzinką do piekła? No cóż, nie dziś, szatanie. Zaślę was tam, skąd pochodzicie.
To musi wziąć drewniany kołek. Specjalny drewniany chyba. I czosnek. Lili! A już ją miałem na muszce, nie chcesz szlak, że to coś zrobi? Szatanie, oto zsyłamy twoje ohydne pionki z powrotem do czeluści piekieł. No co ty nie powiesz? Niech te okropne stworzenia odejdą z tego świata z honorem. Bo ludzie są słabi. Ta, to nie działa tak jak myślisz, paniusiu Sorki. Ten ogień nie za bardzo nas boli, ale wiesz, mogę poutawać, jeśli twój konar zapłonie. A, szlak. Cóż, po prostu odstrzelę ci ten nadęty pysk. Tylko pamiętaj o spuście! A, szołowista. Możesz Braver zapomnieć o swoim wynagrodzeniu za tę akcję, Mox. Nie masz na ty nic, super. Można spadać. Ta, dzięki, jestem cały. Przepraszam, szefie. Wszystko zepsułem i naraziłem nas na niebezpieczeństwo. To się więcej nie powtórzy. Obiecuję. Przeprosiny przyjęte. Ale jeśli znowu odjebiesz coś podobnego, zgwałcę ciebie i twą żonkę. Okej, okay, dobra robota, drużyno, a teraz wracajmy. Dzięki za słowo, tak, daj mi chwilkę. Muszę skarnąć coś, co zostawiłem w domu. Ta, jasne, tylko się pośpiesz. Luna, zaraz będziemy skarbie. Nadzieję, że teraz audio jest dobre, bo już nie chcę kolejny raz tego nagrywać. Ani drgnij. Co zamierzasz nam zrobić, poczwara? Co, Chińczyka zamierzasz zabić? Powinienem, bo jesteście potworami. Ale i wy powinniście dostać drugą szansę na życie. Pomyśl o dzieciach. Mają przed sobą całą przyszłość, nieważne jak długą. Ale ty będziesz musiał zapłacić za swoje czyny. Będziesz musiał zadzwonię teraz do waszych ziemskich władz, a oni dopilnują, by spotkała cię sprawiedliwość. Zrobię to teraz po swojemu. Czy macie w domu telefon, by przywołać 112? Tak, jest w kuchni. A co to jest? To pilot uniwersalny. Kupiłem dla maluchów. Moxie? Przepraszam? Słuchaj, wisi mi, gdzie dochodzisz w siecie żywych, bylebyś doszedł do pracy na the czas, patrol dobra? On the way. Widzimy się w biurze! Dobrze się czujesz, kochanie? Teraz już lepiej, skarbie. Dobrze się czujesz, kochanie? Teraz już lepiej, skarbie. Myślę, że po prostu potrzebowałem chwili oddechu. Masz dobre serce, misiu. Ale głowę w chmurach. Policja! Policja zbiera wszystkich rozwoju. Grant. Widzieliście, jak mój mały Moxie tak się zabił? O, Moxie! Więc udało nam się wykonać kolejne zlecenie, a Moxie w końcu nauczył się, jak wszystkiego nie zjebać. I że zabijanie ludzi wcale nie jest takie trudne, gdy próbują ci się odgryźć. To trochę porąbane. Ale za to płacę! Ja jebać tamtą rodzinę! No i to właśnie było całość. Co obejrzałem. Jest taka propa. Co będzie lepiej? Nie wiem, co będzie, gdyby nie było.